Raz ma urodziny, raz ich nie ma. Jest matką i gra matkę w matce. Która z tych ról jest jej rolą życiową? Zaraz się dowiemy. Powie nam o tym Olga Bołoń. Cześć. Cześć, Cześć witam. Y, Słuchaj, bo y, mogę od początku, tak? Proszę, tak. Bo zaczęło się od sztura Maćka. Mhm, tak. Bo go zobaczyłaś, tak? Tak. Ja, ja się tego nie wstydzę, że się y, y, zakręciłam. Um, Maćkiem Szturem. Zobaczyłam go w, będąc w liceum w teatrze i, um, no i on mi się spodobał po prostu jako um, wtedy jeszcze chłopak. I sobie... urodowo tak? Tak, no i fajnie grał też. no Gajus fajnie grał, no ale już mi się nie podobał, nie? Wszystko... Już, już się wtedy przestał podobać. No. No, wtedy, <laughs> był dla mnie um, wybitnym um, starszym aktorem. A Maciek Sztur był w ogóle wtedy wiesz taki no taki nie wiem chyba był tuż po, po szkole i em, no i sobie wydrukowałam jego zdjęcie i na tym zdjęciu napisałam, że w tym roku dostanę się do szkoły teatralnej i się dostałam do Krakowa. Tam gdzie był właśnie Maciek Sztur kiedyś. Ale to niesamowite poczekaj, ale to tak ty yy, tak yy. Rozumiem, że tak sobie projektujesz życie właśnie, że na przykład y, piszesz sobie coś i to się natychmiast potem dzieje, albo wymyślasz sobie to i to się dzieje? Y, miałam, y, miałam na etapie szkoły, że w ogóle to zapisywałam, a y, teraz sobie to bardziej właśnie tak y, w głowie afirmuję, co bym chciała, żeby się wydarzyło i do tego dążę. Co masz teraz w planach, żeby się wydarzyło i to, do tego dążysz? Y, teraz y, pragnę ziścić swoje marzenie i zrobić swój debiut fabularny. I do tego dążę. E, jestem na etapie e, pracy nad scenariuszem i chciałabym też zrobić swój serial. To tak zawodowo. swojego sobie... pomysłu, e, i tak. wyreżyserować go? E, nie, w nim chcia, w serialu chciałabym zagrać, a w film chciałabym wyreżyserować. Więc to są moje marzenia takie dalekosiężne i e, je właśnie projektuję. Natomiast chyba lepsza jestem w projektowaniu właśnie e, swojego życia zawodowego, bo w prywatnym idę na, raczej na flow. <noise> nie ma tak na przykład, że w tym roku chłopaki i na przykład piszesz imię i nagle on podchodzi A właśnie słuchaj, coś tak poczułem jakąś energię w głowie, że to mam być ja <noise> Nie, nie, ale chciałabym być taką czarownicą ale nie, Słuchaj, nie a, a Maćkowi powiedziałaś o tym, że miałaś jego zdjęcie z podpisem i tak dalej? Powiedziałam mu, w ogóle zrobiłam sobie taką siarę w pierwszym swoim filmie Na trzecim roku zagrałam u jego taty w filmie Korowód, Korowód I on tam tak. grał i ja grałam tam stewardessę i wycięłam sobie tak dziwnie włosy tuż przed zdjęciami, zrobiłam sobie takiego pazia na głowie i ja tak usiadłam koło niego i tak Cześć Maciek, my się nie znamy. Coś tam zaczęliśmy rozmawiać, on był bardzo przyjemny i ja mówię, no bo w ogóle to ja tak, jak się dostawałam do szkoły teatralnej, to ja sobie tak właśnie trochę tobą pomogłam. No i ja powiedziałam mu tą historię, więc on ją zna, jeżeli ją pamięta. Słuchaj, ale pięknie jeden z wywiadów powiedziałaś o, o, o swojej młodości, o, 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 o tym, że y, 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 jesteś z rodziny budowlańców. Mówiłaś też coś pięknego o Górze Trocin. Tak, bo mój tata miał ym, bardzo długi, długo taki zakład stolarski ym, przy domu i ja. To nie budowlańcem. Moja mama A, jest budowlańcem, to jest tak. stolarzem. Ym, i Mał się wielu zawodów, ale ten stolarz jakoś chyba najdłużej do niego przygnął. I mm, Tata miał taką e, wielką, e, nie wiem, halę, miejsce, taki magazyn na trocinę. Oni tam to zrzucali. I myśmy skakali w tę trocinę. Całą bandą Co, po jak, prostu. Jak Wy byliście zakurzeni. Jak my byliśmy brudni. I <śmiech> czasem. <śmiech> Takie tam były ostrzejsze fragmenty drewna, które nam wchodziły w różne miejsca. Ale zapach y, świeżego drewna, trocin, przy, y, ten, ten w ogóle dźwięk tych Dzieńca. maszyn, i, wszystkiego jest moim dzieciństwem. I suszarnia drewna też, więc dużo, dużo spędziłam właśnie w takich miejscach czasu. No i na świeżym powietrzu, więc miałam ekstra dzieciństwo pod, pod tym względem. No i myślę sobie, że takich rodziców, którzy y, y, nie próbowali Ciebie na przykład przekonać, słuchaj, ta stolarnia będzie twoja albo idź do budowlanki. Nie, nie. <laughs> Moja mama robiła całe życie i robi do tej pory na drutach. I ona do mnie mówi, nigdy cię ty, tego nie nauczę, bo ty bardzo lubisz czytać i ty bardzo lubisz oglądać filmy. A ja nawet nie wiem, kto w czym grał, bo zawsze robię na drutach. Więc ym, nie, moi rodzice pozwolili nam być, kim chcemy, mi siostrze. Ale rozumiem, że już potem oglądała yy, i jakby przestawała robić na drutach. Dlatego, że jedno oczko, tu jedno oczko na córkę, jedno tak. oczko, tu jedno. Tak, Ale nie nic ogóle nie próbowałeś potem nawet tej. tej... Yy, nie, kompletnie Czydełko? nie potrafię tego robić, nie. No Maja właśnie moja ciocia na szydełku, mama na drutach, ale nie, nie puściły tego w, w nas, na szczęście. Czyli wiadomo było, że córka pójdzie w aktory? No tak, no jak nie robi na drutach, to aktor słodko zostaje. A pamiętasz swój egzamin do szkoły? E, pamiętam. Bardzo dobrze. Ale co? Dlaczego dobrze? E, no bo pamiętam, Wiesz, że... niektórzy na wolą nie, bo już z paroma ro osobami rozmawiałem, które powiedziały, że nie przypominaj mi tego. Nie, to ja uważam, że to w ogóle był em, em, tak, jakbym była na chyba najciekawszej imprezie swojego życia, bo to jest takie podniecenie, taki szał, że wchodzisz i nagle e, dziewczyna przede mną wychodzi z czwartego roku i mówi: Tup, tup, bo jeszcze nikt nie tupał. Więc ja coś grałam, potem kazali mi zaśpiewać i zaczęłam tupać. Ale poczekaj, tup, tup, bo jeszcze nikt nie tupał w jakim tak, sensie. Tak, że używaj nóg, że tup, wykonujesz, po prostu dawaj tę Ekspresja, zwięki, tak, tak, że e, dużo huku. E, stopami. Potem się popłakałam na jakimś tekście. Tu się śmiałam, tutaj czułam. A wrze... popłakałaś się, zagrałaś? Płacz po prostu tak. ze wzruszenia ee, i z emocji? Nie, nie. Z, y, 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 um, mówiłam wiersz i oni chcieli, żebym mówiła to w taki sposób, jakbym chyba, nie wiem, była porzucona przez chłopaka, czy coś takiego. No i ja się tak popłakałam. Mówię, muszę pokazać wszystkie emocje. Dobra, to i idę. Które wszystkie słuchacz. mam? I wychodzi za mną profesor Dobrzański i mówi tak fajnie, fajnie, ale Powiedz mi, czy z tobą jest wszystko ok? A ja mówię, tak, tak. Ja to wszystko grałam. Bo ja tam, tam po prostu... Y, spektrum emocji, no ale chyba się powiodło, bo po prostu dostałam się. Y, no wtedy, kiedy zdawałam do szkoły, czyli tuż po, po liceum. A ale dałam z siebie wszystko. Tupałam, krzyczałam, płakałam, śmiałam się, tańczyłam A jak wspominasz w ogóle szkołę? Y, bo też y, różnie ludzie wspominają szkołę, prawda? Nagle powiedziałem, że niektórzy mówią na przykład, że rozczarowanie, bo mi się wydawało, że to. A to jednak w sumie ciężka praca, mi się wydawało, że więcej będzie takiego trochę szaleństwa. Kurczę, No, ja, ja to hmm, raczej wspominam jak hmm, przedłużenie liceum. Że no. było tak super. Czyli fajnie. Zabawa, przyjaciele. Od rana do wieczora siedzisz w szkole, robisz to, co kochasz. Występujesz na scenie między sobą. Znaczy, że przed, przed swoimi kolegami nie boisz się tego. Super. Uważam, że szkoła to jedno z piękniejszych takich doznań na mojej mapie życia. Ale też pisałaś dzienniki. Pisałam dzienniki, no może takie małe dzienniki. No. Tam co raczej mi uwierało albo było super. Ale tak, żebym była taka pamiętnikowa, że pisałam z dnia na dzień, to niestety e, nie nie mam takiego flow, żeby wszystko spisać. A miałeś jakiegoś takiego mistrza, że, bo zawsze, wiesz, jak się Oczywiście. idzie do takiej szkole, to, sobie, że nagle jest ktoś takiego, w to jesteś patrzony jak y, obrazek, i myślisz, sobie, Boże, chcę być y, taka, y, jak on. No, to ja chcę być jak Jan Peszek. To no, jest mój mistrz. To chyba wiele osób sobie się, jak tak, Jan Peszek. On... A jak cię potraktował w ogóle? Super. Miałam z nim na trzecim roku, cały rok i na czwartym robiliśmy dyplom. Potem grałam z nim od razu w teatrze. No i Janek Peszek jest po prostu niesamowitą osobowością. Jest równym gościem. Jest przychylny, ale nastawia studentów do ciężkiej pracy. Mhm. I żeby się ze sobą tak nie certolić, tylko po prostu, on zawsze mówił, Trzy przysiady i na scenę. Czytaj, czytaj scenariusz, yy, myśl myśl, czytaj, 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 przygotowuj się, ale jak już wchodzisz na scenę, to jest tylko trzy przysiady i, i jedź w no to. te trzy przysiady, a bo ja to wiem. Jest ciała. A Taki to widzisz, ja pamiętam, jak mój szef w radiu, jak miałem tremę przed programem, to on mi kazał na przykład robić pompki, wiesz, przed. Yy, tak, 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 ja wiem, bo to już wygląda. Dzieje się coś takiego z organizmem, jak już byś był w tej roli czy w czymś, prawda? że y, ukrwienie, no, w, tak. Wydaje tak, mi się, tak, że tak. też włącza ci się jakaś dopamina. przestajesz tak, być w tym stresie, tak. y, Spięty. Tylko ciało zaczyna się ruszać, i wchodzisz, i masz taką otwartość na wszystko. To ja tak miałam przynajmniej. Znaczy, na mnie to bardzo dobrze działa. To po co pojechałaś do Barcelony nagle? A... Grałaś w Barcelonie na długo przed Robertem, podobno, właśnie. No, no tak. Po <laughs> prostu zacząłem jakiegoś piłkarza, bo mój syn zbiera karty, i on się nazywa Robert. 10. 10. I ja mówię, o, zobacz syn Roberta. I on tak strzalił. <noise> już, już zawsze będę pamiętała, że w, chyba w Chelsea albo w Manchesterze jest Robertson. Robertson, S a tak. syn Roberta, dobra. Ale interesuje się piłką 10 lat, no to tak. On się bardzo interesuje piłką, zbiera karty i w ogóle jest. O, dumny jest z mamy, która w grała w Barcelonie. Nie, ogólnie on raczej nie ma takiego zajawki aktorstwem, raczej uważa, że mamo nie śpiewa. I na przykład, jak śpiewam za głośno, jak słucham muzyki albo coś, to on raczej mnie tonuje. Ale z Barceloną wyszło tak, że ja w ogóle polecam wszystkim studentom Erasmusa, żeby wyjechać gdzieś i poznać, jak to jest żyć w innym kraju. No, więc jakby nasza władza aktualna jakoś tak nie chce, żeby wyjeżdżali, bo słyszałem o tym, że Erasmus może być kiedyś zlikwidowany. O Jakoś tak wiesz. No, że... A to jest ym, moim zdaniem ekstra. Polak ma się uczyć w Polsce i, no. i nie wychylać nosa, bo tu jest tak dobrze. No. Nie, to może niech ym, po prostu Polak ym, ma tak fajnie w kraju, żeby do niego wracał. No właśnie, o, pięknie. I, ym, I wtedy będzie po prostu brał to, co najfajniejsze z zagranicy i y, przynosił to do nas. I my będziemy z tego czerpać wszyscy razem. O, właśnie. Więc y, ja jestem za takim. Olga Bąż z... prezydenta. <laughs> Prezydentkę? No, nie, nie. Jakoś chyba zostanę w, w tych sferach artystycznych, bo się mm, lepiej tutaj, jakoś się zwiększa wolność. Chyba i prawda taka dla mnie, żeby żyć jednak po swojem. Współczuję politykom. Jest że co oni muszą gadać, nie? Wiesz, to jeszcze jest najgorsze, że ja mam wrażenie, że właśnie my im współczujemy, a oni chyba to lubią, wiesz, jednak okay. właśnie to. Może to jest, znaczy chyba to jest po prostu uzależniające władza no może i tak, tak. Y, y, takie nie, nie, że nie trzeba brać odpowiedzialności już za to, co się mówi. To to jest, to chyba mnie bardziej y, przerasta w oglądaniu polityki i słuchaniu. Więc... To powiedz o tej Barcelonie. No więc tak, y, pojechałam do Barcelony, bo mogłam, bo się dostałam bo nie umiałam hiszpańskiego, więc uczyłam się y, tuż przed. Czekaj, ale jedziesz do Barcelony y, nagle, no, mając w sumie tą szkołę teatralną, czyli no, Przerwie, trochę ryzykujesz, w przerwę, prawda, no, że... Roku. Um, bo niektórzy pewnie, wiesz, mogliby się przejść. Słuchaj, no, trzymaj się tego, co masz, po co nagle taki ruch, tak? Tak ktoś mówił? Nie. Y, znaczy, moi koledzy tak y mieli y takie, po co jedziesz, będziemy mieli takie ciekawe zajęcia. Ja sobie myślę, po co wy tu zostajecie? Można jechać do Barcelony i przez pół roku y Fakt, że ze skromnego stupe, stypendium, ale można po prostu żyć w Barcelonie i można jeść chleb, a po prostu m, żyć w Barcelonie. Na plaży siedzieć i patrzeć przed siebie i mieć Jak dystans. jest po hiszpańsku chleb? Um, el e, poczekaj, el pan? Nie, pan? El pan, dobrze. El pan, no. a panę pan, pan, po tak. włosku. Tak, ale dwa języki to, ma, to już wiesz, no, widać, że byłaś tam. No, Byłam, jedno no, słowo. Serwesa uważam, że też jest. A, serwesa. si. Czyli praca nie, piwo tak. Tak, tak. I właśnie można nabrać dystansu do siebie. No dobrze, ale do pojechałaś woda tam nagle i myśląc, że co, że jakby no złapiesz coś innego, jakąś inną perspektywę tak. i, i inne spojrzenie na pewne. Czy mogę Państwu tak powiedzieć, może to jest trochę za bardzo mm, zawodowe. Ale my uczymy się raczej w szkołach teatralnych takiej metody stanisławskiego. E, czyli takiego m, jednak grania, który potem jest w Liszt-Trasbergu, na przykład, można go doświadczyć. Czy, ale wytłumacz, jaka to jest metoda, że jakby e, e, na, na przykład jak gram piekarza, to po prostu staram się być piekarzem. E, tak. Odcypuje się mąką. Jest to raczej takie naturalistyczne granie, mm. a ja pojechałam do Barcelony po mm, pełen zakres ekspresji. ja się uczyłam tam maski. Jeśli ja tam uczyłam klaunady, jeśli ja tam uczyłam komedii dell'arte. Ja maski? Uczyłam... Maska, co to jest maska? Taka różne maski. Taki, a że np. maska tragiczna, uh -huh. maska wesoła. M maska neutralna, na przykład, tak. i musisz wtedy zupełnie inaczej wykorzystać swoje ciało. Uczysz się tak. swojego ciała inaczej. Y Czyli jak ktoś jest smutny, to się garbi, jak jest wesoły, to... No musisz na przykład, tak. y, nie masz twarzy, jak masz maskę neutralną założoną i musisz to wszystko przedstawić y, innymi środkami. A, po środkami. prostu jakby ciałem. No. Niesamowite. Ciałem o, i taką inną energię, w ogóle wtedy o, wiesz, zaczynasz uruchamiać swoje m, ciało trochę inaczej. Jaka twoja była ulubiona maska zawsze? Znaczy ja się zakochałam w komedii Arte, gdzie, m, gdzie musisz dużo improwizować, bo m, wystawia myśmy wystawiali małą scenę w parku, i graliśmy dla przechodniów. Ojejku, Kole. ale tak normalnie? Tak. I, I do kapelusza kasa? E, no w, w ogóle nie było tam kasy, ale y, tam pani rozmawiała przez komórkę, tu ci dzieci wchodziły na scenę, więc taka pełna, e, pełne grańsko, bycie takim aktorem z trupy teatralnej, który zatrzymuje się wozem i gdzieś gra. No tak jak kiedyś były, tak, tak jak zwane jak miracle były. i te teatry obwoźne, bo, tak. ja, bo ja, się, ja otarłem się o wiedzę o teatrze. No właśnie. Zawsze się to... z nas śmialiście, prawda? Yy, nie. Zawsze Zsumaliśmy z się... o teatrze we wszystkich szkołach teatralnych się śmieją. Ja raczej miałam coś takiego, <grym> że mm, dużo będzie samtąd też krytyków. <grym> zastanawiam... To prawda. <grym> zastanawiam się. Ja to wyczułem i, i, i po, po pół roku mnie wyrzucono. Tak, no bo to, to jest takie, że to jest taka, z jednej strony kochasz to i o tym się uczysz, a z drugiej strony to jest tak otwarty zawód, że możesz wykonywać wiele rzeczy potem. Jakieś na reżyserię na przykład, Sęcz, wiedzę o teatrze nigdy nie rozumiałem, tak jak sobie wyobrażałem potem po latach, o co chodzi. Na przykład tak, jakby ktoś założył na WF-ie wiedzę o WF-ie, wiesz? No. I teraz nagle ja piszę o tym, że ktoś fajnie skacze, wiesz? Albo na przykład, że biega, albo że strzelił właśnie bramkę. Trochę dziwne, prawda? No tak, tak. Takie <laughs> bardziej naukowe podejście do, 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 w ogóle do rzeczy, które są bardzo, moim zdaniem, rzemieślnicze. Tak. I jednak ruchowe, więc... Tak. Chyba dlatego pojechałam do tej Barcelony, nie lubisz ruch. recenzentów. Nie, w ogóle nie mam e, żadnego. Ja się na przykład bardzo m, cenię e, krytyków filmowych, których poznam osobiście, bo są fajnymi na przykład ludźmi, tak, ale tak. Ja, nie ma, ja nie znam ich na tyle, żeby. E, no bo na przykład jak spotykam ich na wywiadach czy coś takiego, no to widzę, że oni są bardzo przygotowani i zawsze imponuje mi ich wiedza, ile filmów obejrzeli. Ja to kocham właśnie, ludzi, którzy to jest, oglądają filmy a, i wiesz, lubisz. mają potem takie... A nie masz czasami wrażenie, że krytycy na przykład oglądają ich za dużo i w związku z tym wszystkie inne potem, które oglądają... Znaczy przy porównywaniu... jakby filmów. właśnie kopią, mm -hmm. bo jakby ja często widzę, że, że wyniki mają czasami może jakiejś świeżości, no, no. tak sobie wyobrażam, prawda? Bo na przykład dla mnie atrakcją jest, że ja idę raz w miesiącu do kina i się cieszę na ten film, natomiast oni jakby idą, a już widzieli dzień wcześniej cztery, poprzedniego dnia sześć. Ale nie, nie masz czegoś takiego, że jak jesteś na festiwalu y, filmowym, ja to kocham, że siadam, oglądam cztery filmy i jestem jak w jakimś transie. A, no wow. cóż. I mam wtedy taki w ogóle mętlik w głowie, że już trochę nie wiem, co było, po co. Wiesz, że jak gdyby mam za dużo tych informacji, tak. ale one potem tak ładnie osiadają mi w głowie i mam takie swoje własne pejzaże po tych filmach. A siebie oglądasz? Lubisz nie. oglądać siebie? Niezbyt. Jakie wnioski wyciągasz? Jak już musisz, jest premiera na przykład. I co wtedy? Na premierze nie oglądam. Oglądam przed. Mm. A jak jest premiera? No dobra, poszłaś, jest premiera, yy, no to, to co? Yy, promocja zapewnia ci tyle wywiadów, że udzielasz ich w trakcie. <śmiech> <Nie> <śmiech> Czyli tam ludzie oglądają. Właśnie dochodzi do nich, co to za film, a ty wtedy już coś, cześć, cześć. Tak, tak, Wie właśnie, że A jak w siebie widzisz to, y, oglądasz, to co y, widzisz? Na przykład widzisz rzeczy do poprawienia, czy raczej to jest fajne? Jestem krytykiem. O, Dlatego nie, nie oglądam Dlatego po, pozwalam sobie na przerwę kilkuletnią I wtedy mam dystans Jak po latach oglądam film ze sobą To mam takie, ja cię jednak fajnie było, spoko A powiedz mi, jaki film właśnie ostatnio ze sobą Obejrzałaś po latach I dotarło do ciebie coś na twój temat innego Niż wtedy myślałaś yy, o sobie O kurczę, ostatnio chyba mi coś Mignęło yy, z yy, Czasu honoru I się pojawił taki wielki sentyment Bo bardzo yy, lubiliśmy to grać co roku w wakacje kręciliśmy kolejną serię no. i ja byłam w sześciu seriach. No to było tuż po szkole sześć lat mojego życia. I um, właśnie taka patrzyłam na siebie i mówię, A, ale jestem czasem dla siebie za surowa, bo po prostu jest okej, okay, nie? Jest okej. Okay. Jest ok, ale dlatego, może wiesz, ja też gram tak bardzo organicznie, bo ja na siebie nie patrzę nigdy. Mhm. Nie, nie, nie podchodzę do podglądu. Jestem tego typu aktorem, um, że zawierzam reżyserowi, patrzę w jego oczy i mam takie, czy dobrze. Czy nie mówisz po o czasie, że podchodzisz, Jezu Jezu, to bym poprawiła? Nie. Aha. Ale to widać nawet, znaczy nie wiem, czy jak teraz, bo właśnie nawet na świeżo obejrzałem parę filmów y, y, z tobą i, i widać coś takiego, że jakby już jakby to poszło, to takie mam, mam wrażenie, że y, nie, może to jest głupie, co ja teraz powiedziałem, bo jak ty mi to powiedziałeś, to ja teraz pomyślałem, że to widać, ale to przecież ja nie mogę tego widzieć, bo to, bo to są twoje odczucia, prawda? Znaczy może to jest po prostu organiczniejsze, tak, tak. jak ja się nie kontroluję bo ja wtedy sobie nie mówię, o nie, nie, to tak, tak gram, to nie, to, to źle wygląda. Albo ja źle wyglądam. Bo ja się też boję takiego, wiesz, mojego krytykanstwa, dlatego... Mm... A jesteś krytyczna wobec siebie? Jestem. Aha. Jestem. Ale staram się być też bardzo wyrozumiała, że nie popadam w jakiejś skrajności, ale w graniu yy, nie pozwalam sobie na to, żeby siebie oglądać, żeby właśnie... Ja nie jestem swoim reżyserem. Aha. Ja lubię w tej pracy to, że ktoś ma wyobrażenie i ja wchodzę w jego świat. I ja kreuję tą postać, która nie jest mną. Tak. I jak on widzi to, to ja jestem zadowolona. Jak widzi to ekipa, e, operator, to ja w to wchodzę. Jak moi przyjaciele, aktorzy w to wierzą, to ja w to idę. I ja nie idę i tam nie sprawdzam, czy to działa. Bo jak ja bym zaczęła jeszcze tam, wiesz, przestałabym być taka aha, naturalna aha. w tej postaci. Zaczęłabym, A są aktorzy, którzy tam cały czas może to powtórzymy, tu zróbmy, wiesz, wiesz idą. Są różne typy aktorów. Mhm. Nie ma. I to się tak mówi i uważam, że to jest bardzo słuszne, że nie ma jednej właściwej drogi. Liczy się efekt. I jeżeli ty y, czujesz to, oglądając jako widz, to jest super. A to, jak on do tego doszedł, czy on musiał grać bezdomnego, siedząc i wiesz, i będąc, być tym bezdomnym, czy on sobie to wyobraził, czy on to wszystko przeszedł intelektualnie, to to jest jego sprawa, nie? Bo to jest jego metoda tak. własna. Więc aktorstwo ma wiele dróg. A powiedz mi, a który film Ciebie ukształtował? Na przykład taki, który był jakbyś dla Ciebie takim przełomem. Film, który uważa, że jak teraz o tym myślę, to myślę że tak, to było właśnie, to była Torola, to ten moment, to mnie gdzieś tam... No chyba takim pierwszym stworzyło. uderzeniem było Skrzydlate Świnie, bo po tym się pojawiło dużo propozycji. A takim w ogóle dla mnie największym przeżyciem było zagrać w wieku 26 lat Agatę Bruce. To było takie mocne, no, bardzo dla mocne. mnie. Mocne. Bo wiesz jeszcze te, te znaczenia, że ona miała 26 lat jak odchodziła, Przysknęła a ja gram się. o tym. Yy, właśnie to był też yy, jeden z takich najważniejszych momentów tego filmu. Nie no powiedz, jak się wtedy w ogóle do czegoś takiego przygotować, jak się nastroić, jak to, yy, jak w to wejść, wiesz, no to strasznie ciężkie, bo wiesz, cała Polska żyła tą historią. Tak. Yy, fuh, nie, yy. Najgorzej chyba było z tego wyjść. Wyjść. Jeszcze wejść, to treningi y, siatkowe, jakoś takie y, rozmowy, spotykanie się. Y, ale najgorzej było założyć ten glacan, czyli tak jak mnie zgolili. Właśnie, to się nazywa goli. glacan, to naklejają na głowę, raz to miałem naklejone na głowę, twoje włosy są schowane pod tak. spodem i... No i to, to trudne było wrócić do hotelu i, y, i to mhm. zdjąć. I pamiętam, że długo właśnie, że trudniej jest wyjść z takich dramatycznych ról. A co tobie wtedy pomaga? Pomogli mi moi przyjaciele, pies, rodzina i takie w ogóle życie codzienne. Ja pamiętam, że kiedyś Tomek odpowiedział coś takiego, że on trochę jak płaszcz odwiesza, wychodząc. Że I nie ma już rolę. potem? Że tak stara się na na czysto to próbować, zdejmować, rozgraniczać. Mam wrażenie, że Pawlikowski w zimnej wojnie tak go przeorał, że mam wrażenie, że ten płaszcz on odwieszał no, no. przez pół roku. No. Jak mi no. tam mówiono, że było ze 100 dubli, wiesz, no słyszałem. No, no wydaje mi się, że on go po prostu fizycznie też zmęczyć bardzo. Nie tylko głowę, ale też ciało, nie? Bo Czy, to ciało tam. też dostaje. moc. Czyli ty nie potrafisz tak y, odłożyć płaszcza. Staram się. Wydaje mi się, że jestem y, pod tym względem zawodowcem, ale po niektórych rolach jest trudniej. Y, tu y, też wiem, że będziemy gadać o matce, dlatego zrobię sobie takie porównanie. Zaraz będziemy rozmawiali o matce oczywiście. Y, na przykład po matce to zrobiłam sobie dwa miesiące wolnego. Tak, serial tak. Matka, o którym za chwilę będziemy rozmawiali, ale jeszcze chciałem ciebie o inne rzeczy mm, popytać. Mm. Co ci zostaje z ról? Na przykład, bo czas, po, po, podkręca, znaczy, yy, podkreślasz to w wywiadach, że fajnego właśnie aktorstwie jest to, na przykład, że z ról ci zostają czasami jakieś umiejętności. Tak. Bo tak sobie tak wyobrażam, że yy, no, smutny film Agacie Mróz yy, ale jednocześnie nagle, cholera, poduczysz się siatkówki, wiesz. Tak. Nagle y, w służbach specjalnych y, innych rzeczy i teraz tak sobie myślę, że na dobrą sprawę jakby na przykład, pu, Ruscy tu weszli, to ty tak i strzelasz i... i, i, i udajesz, że to strzelam raczej, nie? Ale umiem składać broń na czas. Okazuje to... się, że ci niektórzy ruscy żołnierze też udają, że strzelają, bo nie chcą w tej wojnie uczestniczyć. No, no nic, właśnie, coś ci z tych ról zostaje? Takie umiejętności, że nagle y, cieszysz się tym, że... Ja miałam taką satysfakcję, jak grałam w służbach, że miałam w ogóle ka, kalorie. No, służba specjalnych, białko, tak. Yy, tak. Fajna smuk, rola. Yy, po prostu tak zrobiłam sobie brzuch dzięki tej roli. Zrobiłaś sobie brzuch, czyli tak. operacja plastyczna. Yy, tak. Miesiącami na siłowni yy, tę operację plastyczną sobie zrobiłam. I yy, to też było niezwykłe. Byłaś, jak to się mówi, docięta. Ojej, ja byłam tak wycięta, byłam na takiej diecie. Są to tam widać, Dieta i wiesz, suplementy, no. dieta i suplementy. Dwa razy dziennie siłownia, yy, zgolenie głowy i po prostu... I Patryk, który mówi, ja muszę zobaczyć, że ty jesteś chłopakiem, jak będziesz szła z tyłu. No to tak się starałam, no i tak właśnie... Ty trochę przypominasz, wiesz, Chylińską. Yy, wtedy przypominałaś Chylińską z tego jej wydania teraz takiego chudopankowego, coś takiego. No bo... Yy, yy, wiesz, nagle się okazało, że ja po prostu schudam chyba z 7 kg przez to ćwiczenie, mimo, że byłam po prostu jedną wielką, znaczy taką małą żyłką, taką sprężynką, żebym był takim chłopcem, ale to fajnie wyszło, bo no, efekt był, więc służby bardzo mnie fizycznie zmieniły, ale na przykład grając w wolce uczyłam się, jak otwierać samochody sznurowadłem. Właśnie, Wolka y, to film y, y, sprzed dwóch lat y, produkcja polsko-islandzka. Tak. No jak ciebie właśnie nagle y, Islandia wyhaczyła? Bo to islandzki reżyser, tak? tak? Y, on, wiesz co, zrobił sobie research i z tego researchu mnie wybrał i zadzwonił do mnie. Zrobił sobie taki wewnętrz, wewnątrz głowy y, casting i tak mnie wybrał. Y, I też oczywiście grasz tam matkę, bo jak będziemy tak, za matką zmierzali, tak. więc jakby, jakby jakaś taka Matka, seria nie matek. Matkę. Matka gra matkę. Tak w ogóle teraz też masz zrobiony brzuch. Jak a propos tak. specjalnych i tak. zrobionego brzucha. Który to jest miesiąc? O, ósmy. Us? Mam zrobione no. To poczekaj, to my teraz mamy cały czas tutaj jakby co telefon włączony, że, że lada moment, tak? tak? tak Czy nie tak. jeszcze nie? nie? Nie, nie, nie czuję się jeszcze gotowa na to. Ale jesteś ale, ale, już, ale, ale, ale myślę, cieszę się, tak. że przyszłaś, bo, bo wiem, że na przykład teraz przestałaś grać na razie, Przestałam. tak? Graliście pozytywnych. Tak, nie, no już wiesz co, ja zagrałam w zeszłym, tyg, w zeszłym tygodniu ostatni raz i no już się po prostu też trochę niektórych ról nie da grać. No, już, no też jest ciężko, no. Mm -hmm. Już o tej dwudziestej nie masz takiej ekspresji, tego polotu. Trochę... Chcesz się położyć, poprosić tak. o śledzia chłopaka, Dokładnie. tak? Dokładnie, zmieszać go z lodami i po prostu <laughs> oglądać seriale i czytać książki, więc tak, albo z moim synem właśnie y, przeglądać karty piłkarskie, więc już trochę jest inny level skupienia. <laughs> Słuchaj, a, y, bo właśnie o tej, y, o tej Wolce chciałem z tobą porozmawiać, bo to mm, też matka, też z y, kolei więzi y, historia więzienna, czyli też już ci jakby po prostu znana. Nagle taki film o ciekawym klimacie, takim w ogóle jakimś taki snujący się trochę, taki jak to się mówi teraz, wiesz, że noir, prawda? Trochę. No, ja się w ogóle zakochałam w Islandii i potem poszło dużo współprac, właśnie do mnie przyszło dużo pracy z Islandii, z czego się cieszę. Inne kino skandynawowie mają swój własny wspaniały świat. Cześć, jak tam nie kręci innego kina? No. Wystarczy zobaczyć te, te wszystkie centrale rybne, które tam są i te piękne widoki, te takie miasteczka malutkie, niesamowite to jest. Byłem no tak. rok temu... W... Pfuh, w w Islandii, Islandii z moim synem i to coś, tak się zakochałem, właściwie nie, co minutę chciałem sobie. robić zdjęcie, bo, bo nie da rady no. ja, ja jestem, mam wrażenie trochę uzależniona od Islandii, od tego spokoju od, może nie od jedzenia bo jakoś to nie jest moja kuchnia, ale od tych widoków yy, i od ludzi którzy są wspaniali i nauczyłaś się tam do tego filmu, bo raz dziewczynka która wychodzi z więzienia, w ogóle polecam wszystkim ten film. I ten trik z tym otwarciem tego auta, to tak, rzeczywiście. Ale do starych trik. samochodów, no? Subaru porywasz. Yy, tak, bo to w, do, 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 pewnego, yy, do pewnego momentu można tak otwierać samochody, potem te owszem to już nie. Ale tak, tego się nauczyłam i yy, uczyłam się robić tatuaże metodą więzienną. Wiesz, że wsadasz tam długopis, na przykład, nie wiem, do. Akurat robiliśmy to m, tą elektryczną e, częścią od szczoteczki. I tam wkładasz długo. No, ogólnie e, sporo myków. Nie A no, to... w więzieniu stany więzienne? Tak, ale w zamkniętym więzieniu. Czyli w więzieniu nie, nieczynnym. E, nieczynnym, tak? tak. Ale byłam e, odwiedzić e, więzienia. No, niestety produkcja zapewniła mi tylko spotkania z więźniami, nie z więźniarkami. E, ale to było bardzo krańcowe doświadczenie, ważne dla mnie i uważam, że do roli znakomita. No, więzienie jest jednak miejscem absolutnie zmieniającym twoje widzenie na świat. I e, no, 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 nie chciałabym. Jeżeli mhm. myślę że ja nie Ja też tak, na przykład tam, bo też parę razy z, w ramach jakiejś tam fundacji odwiedzaliśmy więzienie i też moja żona tam współpracowała, chodziła do więźniarek, tam z jakimiś tam zajęciami i tak. y, 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 jak ktoś na przykład mi mówi, słuchaj, dostał tam 6 lat, y, co to jest za wyrok? A ja mu mówię, słuchaj, o, naprawdę to jest, to jest bardzo życia. dużo, bardzo dużo. Oczywiście wiesz, to, to nie oznacza, że jakby tam relatywizuje, czy mu się należało, czy nie. Ale często ludzie mówią, kurczę, 15 ma... naprawdę nagle te 6 lat i jesteś zamknięty, to jest. A jeszcze sprawa aresztu, gdzie mhm. możesz um, być zamknięty bez wyroku mhm. i to się może przeciągać, że w ogóle wtedy po pierwsze um, nie wiesz za co siedzisz, bo nie masz wyroku, a po drugie jeszcze siedzisz z bardzo różnymi y, ludźmi, którzy są oskarżeni o różne rzeczy, więc to poczucie niebezpieczeństwa, zagrożenia, y, uch, naprawdę, y, y, no to jest krańcowe doświadczenie. Słuchaj, a właśnie powiedz mi, o współpracach z reżyserami chciałem się ciebie spytać. Z kim właśnie, tak jak można powiedzieć, żeby cię, żeby cię naznaczyła współpraca? Bo jest czasami tak, że wiesz, współpraca, ciś to przelatuje, a potem, ale nagle jest ktoś, kto ci wywiera takie piętno, że, że to potem w sobie niesiesz i zawsze to wiesz, w głowie jest tak, to jest ten mój taki wzorzec i do tego się odnoszę. Ja pamiętam, że na początku w ogóle swojej kariery spotkałam Jacka Luisińskiego, który teraz zrobił minutę ciszy dla kanału Plus. To możecie zobaczyć ten serial, znakomity zresztą. Jest tak, bardzo fajnie, minuta ciszy o tak. zakładzie pogrzebowym. Tak. tak, zakładzie pogrzebowym. I y myśmy zrobili razem film e Pixelę, e Piksele, tuż, tuż po szkole. I ja pamiętam, że on mi straszliwie imponował jako e reżyser i człowiek, bo on miał taką zajawę, kręcąc film, że on miał takie rumieńce. Takie policzki w prawie erotyczne widać doznanie. Po prostu, że on tu jest, i on się cieszy, on że on kocha. to kręci i on to kocha. I ja to najbardziej sobie cenię w reżyserach, <grym> którzy nie są obok, tylko sobie są w tym momencie, w tym procesie mm, i oni to przeżywają, mm -hmm. bo wtedy oni naprawdę dadzą, udziela, ci, tak? Tak, dadzą ci wszystko. Ja dla takiego reżysera naprawdę mogę stać w deszczu, kąpać się w nocy w, w zimą w jeziorze i udawać, że jest lato. Dla takiego reżysera pójdę w ogień. A jak z Bego cię się pracowało? Super. Tak, z Patrykiem mi się pracowało super, bo dał mi... Um, ja zrobiłam z nim... No, z, ja zawsze filmów. będę myślała, tak, o, o służbach, bo zrobiłam no, służby z nim służbę tak, i on mi dał, wiesz, takie możliwość stawiania takich naprawdę mocnych ról. I on kazał mi, e, znaczy pozwalał mi no, wchodzić tak? głęboko. I on cenił sobie w aktorach takie y, właśnie Aha. Naturalistyczne granie do końca, i dużo mu zawdzięczam. I taki, takiej właśnie współpracy koleżeńskiej, że zawsze stał po, blisko aktora, że miał do mnie cierpliwość, pozwalał mi próbować. Nigdy mnie nie usadził w czymś: na przykład, nie, to tak nie rób. Albo nie, to nie jest wiesz, to W ogóle on ma jakiś taki... Miał, bo jakoś tam te jego ostatnie filmy tam różnie są, prawda? Yy, no ja powiesz. pracowałam, wydaje mi się, że w takim super okresie jego. No, że w to złotej erze Patryka. Można tak powiedzieć, właśnie tak, że on miał coś niesamowitego, że rzeczywiście, szczególnie bardzo fajnie obsadzał kobiety. To znaczy, dziewczyny zawsze były takie jakieś niejednoznaczne. Wiesz, ja pamiętam Warnkę na przykład, yy, w kobietach mafii też? Tak, przepraszam, tak, jakąś taką dziką, wariacką, że coś takiego potrafił z dziewczyn wyciągnąć, prawda? Jakoś tak, można powiedzieć, miał rękę. Miał. E, mm -hmm. nie, przepraszam, bo nie widziałam ostatnich filmów Patryka, więc nie wiem, mówię w czasie przeszłym, ale, bo nie wiem, jak teraz jest, ale obserwuję Może wiesz, sam ich nie, też nie oglądał, nie wiem. <laughs> <laughs> Dobra, jestem złośliwy, no. Mów. Ale... E, Mogę powiedzieć, że wszystkiego e, po prostu e, uwielbiałyśmy z nim pracować. To trzeba oddać, R ro tak. Robiąc Botox. Przecież e, to No była... tak, ale pamiętam, że Botox już by miał takie też, e, mów, nie mówmy o tych recenzjach, ale też mieszane odczucia były bardzo, tak. prawda... Ale motyw, że e, Patryk e, dał mi do zagrania dziewczynę, która jest, mogę powiedzieć, lekko tempa, nawet nie lekko. Ale ma. Um, IQ poniżej, jakiś tam. Tak, i tak, jej bractwo no, Tomek Oświecimski. I oni są takimi parą po prostu um, idiotów e, z pogotowia, na których nigdy byś w życiu nie chciał trafić. I że e, ja nosiłam e, takie specjalne protezy Aha. w zębach, nosiłam sztuczne ciało, żeby być grubsza. No, no, po prostu dla mnie, jako dla aktorki, móc tak. grać. Um... Ale to wszyscy powtarzali Gosia Koszuchowska i tak dalej, że, 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 że właśnie y, że uku... jak to powiedzieć? Że właśnie u Patryka można zagrać takich postaci, gdzie nigdzie indziej nie zagrasz, prawda? Tak. Że, że nagle dostajesz coś takiego, że się cieszyć. No. I nawet nie. Ym, ym, bo to jest jeszcze ważne, że nie wchodzisz w klisze, ym, nie robisz groteski, tylko ty musisz zrobić tę postać tak, żeby ona była wiarygodna filmowo, żeby ona była prawdziwa. Tak. I on to daje. To jest trudne, bo on ci daje taką możliwość. I dygant, a ty jest, musisz, nie ludzi yy, yy, piłami. Musisz to wejść i to udowodnić, że, hmm. że będziesz potrafiła to zagrać tak że to będzie wiarygodne, bo to on daje bardzo duże wyzwania, którym trzeba sprostać, a jak on widzi, że to potrafisz, to on wtedy idzie za tobą, że wtedy cię, wiesz, nie hamuje, tylko po prostu się przygląda i on bardzo to we mnie docenił, ja się dużo też odkryłam u niego i zawsze będę mu za to wdzięczna. A powiedz mi, a ty, na przykład, potrafisz się pokłócić na planie o coś, czy nie? Jaka jesteś, łagodna we współpracy, czy znaczy, ja taka polega? Czasem po prostu już zmęczona. Że wtedy mamy na przykład, jak już nie wiem, tam pracujemy na przykład nie wiem, 14 godzinę, nie a powinniśmy a pracować 12 i wszystko jest na tobie, no to wtedy mogę powiedzieć, że mogę być jaka nie wiem, przymulona rozdrażniona, jak to śmieszę, bo jak 17, to mówisz, to ja od dobrze. razu mam wrażenie, że jesteś zmęczona i że zaraz się powinnaś położyć, to, spać. To, wiesz, że to, to, dobrze, to jest bardzo fizyczny zawód. Ja sobie tam... zdaję sprawę, wiesz. No. Zwłaszcza jeszcze wiesz, w Polsce te budżety są takie, sorry, ale mam wrażenie, że powinni na taki dzień, jak mówisz, dać dwa dni, prawda? No, no, nawet cztery, no. żeby zrobić jakąś scenę w ciągu czterech dni. To my na przykład robimy sześć takich trudnych. Rozmawiałem, wiesz, z, Wiktorem, z, Wiktorem Zborow, a z Danielem Olbryckim, który opowiadał, jak kręcili, wiesz, Potop i na przykład było tak, że wychodził reżyser, dzisiaj pada, pada deszcz, a jakie prognozy, jeszcze trzy dni, to i się rozjeżdżali do domów. To no niestety... wiesz, to takie budżety, kręcili to dwa lata, efekt był, natomiast naprawdę, no wiesz, jest nie było w... tak, że wchodzi sponsor i mówi, słuchajcie, jak nie zrobimy tych zdjęć dzisiaj, to... Teraz robi się filmy w Polsce w 30 dni zdjęciowych i to jest wtedy i takie wow. Ym, a... A można ten film zrobić też w 60 dni, nie? Tylko po prostu. No to nie mów mi, że ta przyszła jakoś gdzieś może nie, nie usiąść po drodze, bo to jest wiesz. Na pewno. Że można by czasami coś m -m więcej wycisnąć, prawda? Zrobić. Jak jeszcze. oglądasz seriale premium, to widzisz różnice, jak one są nakręcone. A bo matka jest serialem mają... premium? Matka jest serialem premium, matka jest serialem premium. Yhmm. Ale są takie seriale, które są kręcone na przykład mają 100 dni zdjęciowych, 120 dni zdjęciowych. No a jak to samo musisz nakręcić w ciągu 50 dni zdjęciowych, no to nie ma bata, musi się jakoś. Mm -hmm. A powiedz mi, czy to jest tak, na przykład jak grasz i, 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 i masz tekst, yy, grasz to i na przykład jesteś w stanie poczuć na przykład na planie, czy że coś nie idzie? Czy jesteś jakby wtedy na haju, grasz i myślisz sobie, kurczę, tak, jest fajnie, wiem, że to będzie okej. Okay. Czy w ogóle jakby tracisz wtedy. Dajesz się po prostu ponieść i, i masz czasami takie odczucie, że coś tu jakby nie ma komunikacji, nie, nie gra. Znaczy, staram się to rozwiązywać ym, przed. Y, na przykład jestem, y, wierzę w próby bardzo, wierzę w przygotowanie dosyć duże i żeby dużo pytań zadać przed, bo często potem na planie nie ma na to czasu. Bo po prostu reżyser jest tak zarobiony tym wszystkim, że on już on nie ma takiej możliwości tak. skupienia się na tobie w spokoju, żeby wiesz w ogóle ten przepływ myślowy był, i żeby on naprawdę. Nie, no bo on musi po prostu też wykonać zadanie dnia, które ma, często wiele scen. I e, więc ja dużo pytań i wątpliwości rozwiązuję sobie przed. A jeżeli na przykład my spotkamy się na planie z drugim aktorem, przegadamy tekst i tam coś naprawdę nie siedzi, no to wtedy um, na próbie z reżyserem, przegadaniu tekstu, wiesz, ustawianiu sceny, to zgłaszamy i często aktor zmienia tekst na planie. Byleby na lepsze. To jest zawsze to, żeby tak sobie też mieć takie do siebie zaufanie i do tekstu, że ten scenarzysta miał to na myśli, co miał na myśli, i żeby nie, 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 nie polepszyć za bardzo, tylko iść w tej sprawie, nie? że film to jest coś większego niż ja i moja rola. No, więc co tam jest dużo czynników. Powiedz mi co to za ekipa girlsy? Girlsy to są moje mm, e, przyjaciółki, e, z którymi założyłyśmy fundację, e, która wspiera rozwój kobiet. Nazywamy się girlsy, e, działamy już kilka lat. Przetłumaczyć to te girlsy, i, Ech, i dziewczyny. Tak, tak, to są takie spolszczone girlsy. To są Gersy. I y, wydałyśmy ostatnio taki y, rozwojownik dla kobiet. Y, y, robiłyśmy w czasie pandemii warsztaty online. Nagrałyśmy filmiki y, z różnymi y, po prostu super kobietami, psycholożkami, coachkami, trenerkami, y, rozwojowniczkami, nie wiem jak to powiedzieć. Y, więc staramy się po prostu y, wspomagać działania y, kobiet, które na przykład chcą zostać filmowczyniami. I tak, tak staramy się e, oddawać. I to zrobiłyście film. Tak, tak, zrobiłyśmy film. Zrobiłyśmy film, napisałyśmy razem e, w cztery e, scenariusz Alicja i Żabka, który dziewczyny zgodziły się, żebym wyreżyserowała. No właśnie, a ty powiedziałeś, że teraz ma, myślisz o e, fabule swojej, tak, o, czyli wyreżyserowaniu. Mhm. No to już mhm. ma sposób, bo ten film miał ile? No miał z pół godziny, tak? tak? I to miał jest krótko Tak, 26 minut. Tak, i dostał nagrodę w Gdyni to się tak. pochwalę, bo to dla mnie bardzo ważne. Nie tylko tam. Tak, no dostał trochę nagród, ale to takie było dla mnie y, ważne, bo y, film o bardzo Temat trudnym mocny. temacie, y, zrobiony w sposób bajkowy, żeby dotrzeć do osób, które są po prostu y, o których opowiada ten film, bo to jest o 14-latce, y, więc żeby trochę y, za, z, też zabawiłyśmy się konwencją. I, I to jest w ogóle prawdziwa historia, y tak? Tak, to jest o dziewczynie, która zaszła w ciążę w Polsce w wieku 14 lat, dostała zgody prokuratury na usunięcie mm, e, płodu, bo taki był jej wybór. I, e, no i żaden lekarz, z którym się stykała w szpitalu, nie chciał tego zrobić. I w ogóle dotarłyśmy do takich... E, śledząc tę historię, że mm, na końcu po prostu e, ją odwieźli do e, na wybrzeże i tam to zostało mm -hmm. zrobione. I ona po paru latach wygrała e, w, z polskim państwem w sądzie w Trybunale w Strasburgu o nieposzanowaniu jej praw. A jak w ogóle m, jesteś wierząca? Mhm. A jak w ogóle, no bo wiesz, te, ten film powstał no, parę lat temu, prawda? Tak. A y, tak. prawo antyaborcyjne jeszcze bardziej się zaostrzyło, zaostrzyło w naszym się. kraju, więc. To było, jak zaczęły się czarne protesty, to, mhm. to myśmy wtedy e, pisały ten film. On powstał po dwóch latach, a potem już wszystkie dziewczyny wyszły na ulicę. Jak e, chciałeś zapytać, jak ja to łączę, tak? Że wierzę, a nie, i w tak, wolny z... wybór? Mm -hmm. No to wierzę akurat w wolny wybór. Po prostu, tak. Wierzę, to, że to jest sprawa mm, wolna, i... tak, i że nie mm. można nic narzucać, bo jestem wierząca i uważam, że Bóg nam nic nie narzuca. A powiedz mi sobie, jak właśnie tą fabułę, o której myślisz, czy to już jest jakiś scenariusz, czy, 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 czy coś już jest w głowie, coś masz. I pewnie tak, na teraz, Islandii, e... bo tam ci się podoba. A no. to akurat zgadłeś. A widzisz, proszę bardzo. <laughs> tak, e... A wiesz, że tam jest pełno ekip filmowych, bo jakby właśnie byłem synem, y, y, jedziemy, jedziemy. Mieliśmy jakąś takie malutkie autko wynajęte od jakiegoś polaka, który tam na wyspie się jedziemy, jedziemy. Patrzę, stoi ekipa, podchodzę, co jest. A Netflix, kolejny sezon y, z tym wulkanem. Y, który? Nie, czekaj, Tukla, dekla, tuk, jakoś tak. A tak, 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 tak. A y, bo on Takla, że ludzie wychodzą z wulkanu, Netflix to robił. Dobra. Ja mówię, okej, okay, co będzie w drugim sezonie? Nie możemy mówić, jedziemy dalej, pa, kolejna ekipa. Co kręcić Jakiś tam kogoś zamordowali nad jeziorem, wiesz? Naprawdę! Ale yy, bo w ogóle Islandia ma yy, świetny tax back. Co żeby... to jest? Um, że mogą ci oddać um, do 35% podatku, jeżeli kręcisz u nich film. Kurczę, tylko nic. Dlatego tam wszyscy... Tylko wiesz, skończą się miesz, mieszkańcy, bo, bo tam ciągle mordują, wiesz. Te wszystkie seriale kogoś mordują, więc ja myślę, mało ludzi, zaraz do Polaków tam mordować. No, wydaje mi się, że oni chyba muszą mm, podpisać taką klauzulę, że skoro zwierzę nie ucierpiało, to człowiek na pewno też nie może ucierpieć w takim filmie, bo byśmy, wiesz, po prostu e, kręcili na movies, nie? A więc... <laughs> och, to... Nie, to zły rozdział mi się otworzył po prostu. W głowie. Wracam do, do, przyjemnie, do przyjemniejszych tematów. Tak. Więc na Islandii kręcą bardzo dużo filmów, dlatego, że też tam są niesamowite widoki i możesz na przykład w lepszych warunkach nakręcić Alaskę zimą. Może być, to może być Nowa Zelandia, to może być Alaska, tak. to może być wszystko. Bo masz I cały rok śnieg w, tak. pe w pewnych miejscach, a temperatura nie spada tak nisko, więc możesz to kręcić. Masz dużo ekip filmowych, które możesz zatrudnić. Czy tam będzie twój film kolejny? No mam nadzieję, że tak się Aha, A już rozmawiasz z nimi? Tak. A w jakim języku? Z w angielsku. Nimi? Bo oni świetnie po angielsku, tak. mówią, oni prawda? Oni mówią fantastycznie po angielsku. I oni po nie polsku. Mają tam, Na no każdej tak. stacji benzynowej, ja tam gadałem po polsku i w knajpach i. i no. Tam dużo, dużo fajnych Polaków też mieszka. Słuchaj, to pogadajmy wobec tego, matce. Yy, mówi, że serial Premium. Serial Premium to oznacza, że po prostu było lepsze jedzenie na planie, yy, lepsza garderoba. Lepsze buty. <grywia> I, i. Nie, um, ale teraz serio. Serial Matka. Yy, tak. Najpierw Gold teraz już Polsat Otwarty. I znowu matka. Matka, tak. W ogóle zastanawiałam się, jak y, przytam to, czy to jest dobry tytuł matka. Czy to będzie na tyle sexy tytuł, żeby w ogóle, wiesz, ludzie usiedli matka. przed ekranem, ale to jest tak prosty wyraz i tak ma wiele, wiesz, odniesień, nie? że matka zamierza. Znaczy Mocny, dużo. piękny. Mm. Pamiętam, prosty. miałem koleżankę w szkole, która mówiła, y, jak ja mówiłem sobie, no moja matka mi powiedziała, nie mów tak, mama. Że hmm. matka to według niej oznaczało to, że. Y, że to, Taki wiesz, generał, że to jest za twarde. Okay. Mówi, ja nigdy o mojej mamie nie mówię. Matka, mama. Tak, ale to jest chyba bardzo indywidualne, bo ktoś może mówić mamusia się tak... No tak, a wiadomo... <laughs> wiemy dokładnie, co myśli. Więc, e, a matka to trochę taki archetyp tak. e, najważniejszej chyba istoty, która nas tutaj sprowadza na ten świat. Mm, no i... Powiem ci, że bałam się tej roli strasznie, jak zaczęłam. A kiedy, y, tak myślę chronologicznie, bo jesteś teraz w 8 miesiącu, a, a, a kiedy dostałeś scenariusz tego filmu? W kwietniu, czyli nie, w ogóle jak gdyby wiesz, nie mieszam jeszcze dwóch, nie, 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 pomie Czeka, nie bo ja teraz tak Nie, nie mieszał się realizm. Dobra, no właśnie. Z, z, z planem. Że wszystko jak gdyby miało... Na Ale rozumiem, że ty w tych ten... kwestiach życiowych jesteś spontaniczna. Yy, tak, no. Yy, na aż szczęście scenariusz... się nie, nie pomieszało, bo takie mhm. emocje chyba raczej w ciąży przeżywać. A jak na tym planie musiałam zagrać i przeżyć, to nie chciałabym tego łączyć. No bo m, historia jest na maksa tragiczna, bo opowiadamy o yy, yy, lasce, o kobiecie, która yy, traci syna. W straszny sposób. Który w wieku... Moim zdaniem lat dziesięciu popełnia samobójstwo. Jezu, ile tu się tematów wiesz, od, 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 yy, gdzieś tam włącza, bo no. teraz dyskusja w Polsce o hejcie. O hejcie. Teraz yy, o, o przem yy... przemoc wobec dzieciaków, o gnębieniu w szkole, nawet teraz jest pełny cały tekst artykułu w gazecie właśnie. Więc o tym. więc chyba po prostu ten temat musiał zostać poruszony, bo mm, o takiej bezsilności, że yy, nie zauważyłam. Nie zobaczyłam, nie byłam w stanie pomóc przed, i teraz mogę tylko dochodzić, co się wydarzyło. Po fakcie. Więc bardzo trudny dla mnie też, jako matki. W Wiesz, no właśnie, jak ty to w ogóle dźwignęłaś, wtedy, bo tak sobie myślę? Odniesień mnóstwo. Czekaj, ile miał wtedy? No, miał dziewięć. Dziewięć. No i nagle, zaraz, bo ten bohater a, to też tak, się zwalnia. Bohater już miał y, być po, po, tuż po y, Komunii Świętej, czyli dziesięciolatek, prawda? Tak. Więc um, na szczęście Borys był trochę starszy, jak go grał. Wspaniale że zresztą sobie poradził z tą rolą. Um, też się tak wspieraliśmy, że to tylko gramy, pamiętajcie, to jest tylko gra. To tam jest taka, tak jedna mocna scena. Mm. Yy, no nie chcę tam spoilerować, nie wiem czy to, ty, ten odcinek już był, yy, jak ty odkrywasz prawda, syna tak. yy, w lesie. Yy, sam się zastanawiałem w ogóle, jak yy, ten chłopak yy, yy, mógł to zagrać, jak, yy, jak to zagrał. Wiesz, bo ja wiem, że psycholog pracuje na planie często tak, z... Była z, z nami Magna. pani psycholog i yy, myśmy cały czas... Yy, ja w ogóle miałam coś takiego, że mi się włączyło coś takiego, że ja będę stała przy nim cały czas. Odchodzę tylko na Jezu, czyli, e, akcja. Jezu, byłaś matką byłam. na planie. Ja po prostu, bo wiedziałam, że rodzice też z uwagi na to, że są oni śmieleni planem, stoją dalej. A byli jego rodzice, tak byli na oczywiście. Mm. A ja mogłam stać już przy nim. Więc ja mm -hmm. byłam takim, takim po prostu żandarmem. Żeby tam żadna linka, bo wiadomo, że jest się wtedy podwieszonym. Tak, no nawet nie chcę mi się, no, 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 no po prostu czyli poprzez powieszenie, no straszne i. i, i. Więc, Czyli on, no, przepraszam, fizycznie wisiał, tak? Ale wisiał na linach. Ja rozumiem, na takich zabezpieczeniach. Więc ja po ja myślałem, u... że może wiesz, manekin albo jakoś tak. Nie, 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 to, to, mm, to wisiał aktor. Prasę. No więc po prostu to, to było bardzo ciężkie do grania, do, do pracowania. Cała ekipa chyba to przeżywała. Bo historia um, jest historią, no w sumie można powiedzieć, że no, wątkiem z, Kryminalnym, prawda, no, tak. ale który. No, potem... I Co się wydarzyło z tym dzieckiem i co? Bo ty myślałaś w tym filmie myślisz, że jest sprawa zamknięta, a się okazuje, że właśnie nie. To trzeba odkopać wszystko. Mm -hmm. I nagle e, odzywa się do mnie e, więzień, o którym napisałam jakiś artykuł, i on się bardzo się ze mną spotkać, więc on mnie trochę takim e, podstępem e, sprowadza do więzienia, i on mi tam mówi, że to nie wyglądało. Tak jak ja myślę, że to wyglądało. Tak, zobaczcie, to zachęcamy, no, to do, to zachęcamy do, do obejrzenia tego Polsat, bo, bo, bo rzeczywiście bardzo realistyczny film, a jeszcze nie mówiąc, że ten taki, tyle tematów, bo jest pedofilia i, i jest to nękanie, jest, jest wszystko. Jest też tak rozpad małżeństwa po, po takiej trudnej Tak, wiem, bo, tam, bo, 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 bo te mał małżeństwa są miszmaszami już tak, takimi kompletnymi, tak? I też jak, jak się pogodzić, jak na nowo zbudować relacje, jak siebie w ogóle, jak sobie wybaczyć. Więc ja akurat lubię kino, które jest mocne i zaangażowane. Ale jak potem, wiesz, wracasz, wiesz, do, do, do swojej domy, do, do swojego domu, do tego, wiesz, Bruna, do, do, do Kuby, do po Kuby, prostu do Doceniasz, doceniasz, doceniasz i mm -hmm. y, no, sta starasz się zostawić, zostawić ten płaszcz w korytarzu, nie? Nie brać tego do siebie, ale potem właśnie miałam takie dwa miesiące, że po prostu mówię, nie, słuchajcie, ja do niczego nie nadaje, nie? Ja teraz muszę odpocząć, po prostu to, żeby mi to zełła odpuściło. Ale miałam wspaniałego partnera, Piotrka Trzaskalskiego, reżysera, który jest po prostu tak inteligentnym, mądrym gościem, wspaniałym reżyserem, że no, wiedziałam, że on idzie ze mną ramię w ramię. Że jest codziennie ze mną w tym i codziennie ze mną po prostu musi to przejść. Więc... I masz super też w ogóle tam y, dwóch facetów tak. w tym filmie. To było fajnie. Bo, no, bo też macie fajne takie trio, prawda? Tak, Łukasz Simlat, który gra męża i Marcin Kowalczyk, który gra więźnia. I Simlat pięknie gra takiego męża, który yy, yy, widzi, że mu żona odpływa. No, fajną miał. Fajno, no ty fajno. grasz dziennikarkę. Tak, ja gram dziennikarkę, a, a on trochę trzyma ten dom i on, e, on stara się, żebym ja się nie rozsypała. I to też takie ciekawe rzeczy, nie? że na przykład musisz swoją ukochaną oddać do psychiatryka. I to, to są takie, trudne, nie chce w nim być. No, trudne rzeczy do zagrania. I tak widzisz, że ktoś właśnie wariuje, szaleje, nie? Mhm. A wy macie jeszcze jedno dziecko, i to dziecko, wiesz. Ma tam 5 lat i nic nie kuma, ale matka. Tu następny to temat, właśnie czyli y, też w ogóle no, y, psychiatria w naszym kraju, która wiemy jak leży teraz. Tak. Y, kolejne informacje o tym, że szpitale nie mają funduszy, że poszły rachunki, że, 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 że biorą na przykład, dzisiaj przeczytałem informację, że szpital psychiatryczny bierze chwilówki. Rozumiem, zaczyna po prostu brać chwilówki, bo nie są w stanie y, 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 się utrzymać a y, próby samobójcze wśród dzieciaków są właściwie w tej chwili raz w tygodniu. To jest na przykład takim słyszałem tak. o statystykach, bo tam też współpracowałem z taką fundacją i mówią, że panie Szymonie, kiedyś mieliśmy próbę samobójczą raz na pół roku, y, na przykład na Bielanach, a teraz mamy właściwie dwie, trzy w, y, w miesiącu. Znaczy, powiem ci, że to jest tak ogromny i istotny temat, którego już nikt z nas nie może zamieść pod dywan, bo... Yy, albo jesteś rodzicem, albo będziesz rodzicem, albo jesteś tak. tym nastolatkiem, który to przeżywa i wiesz, że, że jesteś w jakimś... Ja barwie. widząc na przykład te filmy, czy myśląc o tym, cofam się do tego, ile ja rzeczy na przykład schrzaniłem i na przykład nie zauważyłem. Oczywiście wszystko jest, wiesz, okej, okay, ale ja pamiętam, jakie były momenty, yy... Ja tego na przykład nie zauważyłem, gdybym teraz to wiedział, co, co widzę teraz. To być może częściej zadał, na przykład jakieś pytanie. Rozumiesz? Albo coś tak. sprawił, zauważył. No, obecny rodzic, a z drugiej strony brałem teraz udział w takim podcaście, gdzie y, specjalistka od tematu powiedziała jedną rzecz, że trzeba słuchać swoich dzieci, bo my już Trzyma. teraz dużo gadamy do dzieci. Super. Właśnie Ale nie gadać, a słuchać. Słuchać no. dzieci dać tą przestrzeń, żeby one mogły się wygadać i żeby yy, okej, okay, czasem, yy, czasem mam, zapełniony web i nie mogę cię słuchać, ale może, można to powiedzieć swojemu dziecku, że wiesz co, muszę chwilę ochłonąć, bo jeszcze jestem w temacie na przykład roboty albo czegoś, ale za chwilę. Za chwilę do tego wrócimy, dobra? Albo ja teraz może wszystkiego nie zrozumiem, ale po tym, jakbyś mógł mi to jeszcze raz opowiedzieć. Tak, a ja myślę, wiesz co, w tych zawodach. Pewnie wiesz wszyscy we wszystkich, ale jeszcze ten nasz zawód, ten twój zawód, prawda, myślę sobie, że ciągnie bardzo uwagę w tym sensie, że no, no, czasami jesteś odcięta. No. A z drugiej strony jesteś bardziej, um, widzisz więcej rzeczy, także jak gdyby skupiasz, a, no bo, tak mm, widzisz tak, te możesz. detale nie? u swojego hmm. dziecka. Na przykład, albo gdzieś tam zaczynasz coś drążyć, bo ci coś tam. No, albo jak masz mniej tego czasu, to się starasz skupić bardziej. Mhm. Więc to są dodatnie i ujemne nie? plusy. A jak, co mówią ludzie o tym serialu? Na przykład widzowie? No, pochwalę ten serial, że ma świetne recenzje. Ma świetne recenzje od widzów i ma bardzo też fajne recenzje, które czytałam. Od tych byłych o A... wociarzy, czyli wiedzę o teatrze, tych, co mówisz, się gryźć piórków, co siedzą i. i, i... No... <gry> Dobra. No na pewno mm, trafiałam na jakieś takie blogi albo na recenzje w necie, które właśnie. Szukasz takich rzeczy? Mm, wiesz co, to akurat mm, dużo osób mi podsyłało te rzeczy. A więc Bo sama nie szukam. Um, jakoś się odcinam, natomiast um, też ma super opinie i ma dobre recenzje, więc, no, więc się chwalę. Bo to, <laughs> to jest naprawdę że... trudny serial. To nie jest łatwy, taki nie, 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 prosty nie, nie, serial. Boże. To nie jest, y, zabili go a ten uciekł, a, a tutaj, nie wiem, ona oszukała, czy coś tam, albo, że opowiadamy, wiesz, o... I, że cały czas to? jesteśmy w takim jakby domeniu, że może jednak oglądamy historyjkę, ale, że to jest taka bajko-historyjka, bo czasami niektóre seriale od razu w takiej konwencji, tak. że wiemy, że a tutaj jednak to naprawdę uderzy. To taki, Jak to? No, realizm mocny. No, mocny, hmm. mocny. Hmm. Więc y, bardzo zresztą jest oczyszczające, plus y, Brady Gant, no, on wspaniale pisze. Tak, bo to jest ten od Szadzi, tak. który kazał Maćkowi Sturkowi, Sturowi raz być Wyraz dobry, nie, bo, pse, bo Belfra to chyba nie on. Nie, on napisał y, Ultrafiolet. A, on, no właśnie. Y, y, na, ja jestem fanką jego w ogóle książek. On napisał ostatnio świetne sieroty. Y, bardzo no, fajne pisze y, takie skomplikowane y, psychologicznie kryminały. I y, y, to czuć, po prostu, że on tak jak cebulkę, tak sobie to tak chowa tak musisz otwierać to, że Ty to się nie opiera. jest wszystko no, od jest razu w sensie, jasne. Każdy, tak, tak, tak. A nie, że oglądasz serial i już wiesz tak. od pierwszego, już kumasz te postaci, mm -hmm. już wiesz, kto jest dobre, kto jest zły Nie, nie. I to też nie ma takich prostych rozwiązań. Wiesz, to um, mnie męczy czasem takie granie albo takie oglądanie takiej łatwej struktury. A tu masz tak zaplątaną Skrytykuj fabułę. i kogoś jakiś serial. Mm, <laughs> nie. Dobra. Nie, nie, ja wolę się skupiać na dobrym, bo to zło, złe nie. się ciągnie, więc nie, ja raczej, raczej nie mam takiego charakteru. Natomiast wiem, co lubię, czego nie lubię i jak to przeczytałam, to miałam taki, o ja pierdyle jakie to jest dobre to już było wiadomo, mm -hmm. że to jest dobre. No, że fajnie. tam nie musisz po prostu poprawiać albo zastanawiać się, ale poczekaj, to po co ja to zrobiłam, skoro tam weszłam, a tu wyszłam, Nie, nie kumam. A tu wszystko jest <laughs> klarone. No, to więc... jest piękne. Słuchaj, naleję wody. Y, bo ty w ogóle swoje nie pijesz. A właśnie. Ja sobie, I teraz y, zrobimy, żeby było lżej. Poczekaj, bo trochę było. Y, no ale jak wiadomo. Y, Zmieńmy to strukturę wody. słuchaj, uważaj, to, to, to będą teraz takie pytania, y, rozróżnimy się. O co byś się zapytała na moim miejscu? O wiem. To powiedz. Bo mógłbyś się na przykład zapytać, dlaczego dzisiaj seplenie, a ja bym mogła powiedzieć, że byłam po prostu wczoraj u dentysty i miałam taki ciężki zabieg i tutaj tej pory jeszcze nie mówię normalnie, więc dlatego chciałam wszystkich słuchaczy przeprosić, bo ogólnie mam dobrą dykcję, a teraz mam E, to piękne. I jeszcze co jest fajne, że mm, Olga jest w narkozie i dopiero do niej na przykład z, z, za dwie godziny dotrze, co mówiła. Ja, ja, ja <śm> 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 y za bardzo szczera, na przykład. A o co byś się nie zapytała? Ja w ogóle nie lubię pytań z natury osobistych i zawsze... Kręcę klucze, tak ten, bo ogólnie... Czyli nie mogł cię na przykład spytać o twojego chłopaka, tak? No tak nie za bardzo. <śmany> to... <śmany> <śmany> bo po prostu mm, ja zawsze bardzo rozgr rozgraniczałam to, że ja jestem aktorem. Wiem, I wiem. jestem tylko aktorem. I ja nie jestem e, osobą od tego, żeby być znaną i opowiadać o tym, czy ja lubię wiśnie, czy, czy reśnie. I kocham ja mam... swojego chłopaka. No? Tak, i co u mnie w domu, i ten... Więc, więc zawsze staram się po prostu ym, tak. Y, teraz już mam dużo, dużo więcej dystansu, więc też jestem bardziej otwarty, ale w ogóle y, kiedyś to w ogóle bym. Czy bym się tak Trzymacie się dała. za rękę, jak się poznaliście. Tak, tak, tak. I, ten, i czy wolę wiśnie, czy No Słuchaj, dobrze, teraz pytanie. I czy, na świecie, y, czy na świecie jest więcej okien, czy drzwi? Okien. Y, Orzech czy reszka? Odpowiedź uzasadni. Orzeł. Jedna. Orzeł, no tak, wiadomo, polski no, orzeł. Biało. Twoje ulubione przysłowie? Nie znoszę przysłowi. Jezu, to jest niesamowite, bo wiesz, że one często same sobie przeczą, prawda? Są I one nie są wcale prostu... żadną mądrością. Nie, absolutnie. I jeszcze wmawianie na, że jest jakiś tym jakieś ziarnko prawdy, albo że... Albo to że... przysłowia są mądrością narodu, Dzieci, nauczcie tak. się. A tam sobie przeczą nawzajem, no. prawda? Nie szata zdobi człowieka, jak cię widzą, tak cię piszą. No i dziękuję bardzo. No to jak? Zdobi, nie zdobi? Nie wiem, no mądry po szkodzie. No. Skok na główkę, czy na bombę? Oj jacie, na, na, na bombę. Czy każdy kij ma dwa końce? Ech, o, Boże, a propos przysłowi i tych ludowych mądrości. Słuchaj, uwaga, gdzie byłaś najdalej? E, dobra, pójdę geografią, mapą. Wydaje mi się, że najdalej byłam w Argentynie. Hmm. Najdłuższy ból do Argentyny. Ale praca, czy. czy... A w Argentynie była robota. Grałam tam w filmie. A w najdzikszym miejscu, w jakim byłam. Argentyna. Nie. E, nie, bo tam niestety nie miałam czasu tak się zagłębić. E, to była Kolumbia e, e, i e, rezerwat Indian. Hmm. I e, też rezerwat Przyrody, gdzie po prostu mm, no było dziko. Olga, konkretne pytanie: czy kosmici istnieją? Muszę teraz zdjąć maskę. No i nagle się okazuje, że ten. I, i Edyta Górniak, a nie mówiłam. O tak. O nie, tylko nie, nie, otwierajmy, mm, nie otwierajmy puszki Edytę, z Pandorą. Z Edytą. Nie otwierajmy puszki. Albo wiesz, jak ktoś żyje 4000 lat, coś więcej wie. No tak, a przy tym jeszcze ma młodą duszę i yy, ten. Tak, to nie, nie, już właśnie Okej, czy jest co jest legalne, a powinno nie być? O właśnie, to jest ciekawe, że na przykład alkohol jest w pełni legalny i dostępny, a marihuana już jest zabroniona i fe. Dokładnie. Nie? A ile y, ofiar jest alkoholu? Jeżeli można by tak powiedzieć, że są ofiary, no też swojego jakiegoś wyboru w pewnym momencie, ale... No jesteśmy y, dziećmi w ogóle y, kraju i, y, i ludzi, którzy mieli problem z alkoholem. Więc... Czy mogłabyś y, słuchaj, żyć y, bez internetu? Mogłabym. Znaczy, może tak, chciałabym. Nie wiem, czy się da. E, ogólnie bardzo lubię dostęp do informacji, ale e, to, w jakim e, żyjemy, dostępie do, e, do nieprawdziwych informacji. No I to, jak musisz umieć przesiewać i w ogóle tłumaczyć e, świat mojemu dziecku po tym, jak on ogląda filmy na YouTubie. Czy wiesz, że albo... I tam A robicie mu przydeje. razem na przykład coś takiego, że bierzecie go i go odczarowujecie na zasadzie, że siedzi między wami ten yy, chłopak i mówicie mu Saj, to nie, to nie. Yy. Tak, no i w ogóle też ym, tłumaczenie mu fenomenu y, YouTuberów, ym, influencerów, ym, pokazywanie, że. Ym, dlaczego 20-parolatek opowiadacie o grach? Jak ty masz 8 lat i. Mhm. On na tym zarabia pieniądze, że ci to opowiada. Bo latek może nie siedzieć cały dzień i nie grać w gry, nie? To tak też się robi inne rzeczy w tym wieku. Nie wiem, studiuje się, spotyka się ze znajomymi, siedzi się na plaży, spędza się inaczej czas, nie? A no to znaczy, że on na tym zarabia, że to jest jego praca. I e, też pokazywanie mu, właśnie, że to są zawody, które mają blaski i cienie, bo nie wiem, czy wiesz, ale teraz każde dziecko chce być YouTuberem. A tak, to prawda. Już w ogóle, pi tak, jasne. jestem youtuberem, youtuberem, tiktokerem, youtuberem. Tak, tak. tak. Influencerem, influencerką. Więc um, no, to takie też um, pokazywanie e, dzieciakom e, własnym, że... A ty czujesz się influencerką na przykład? Nie, nie. nie. Ale nie, jesteś czasem... na Instagramie, widziałem. Tak, tak. tak. Jest czasem... piękne zdjęcie twoje ciążowe. Czasem y, wchodzę w różne y, współprace w deale. Jest to część y, mojego zawodu, który wykorzystuję. Natomiast A teraz będziecie ja, musieli jakieś podatki płacić, bo wiesz, to próbują ukrócić. Ale to ja nie mam w ogóle takiego, y, aż, aż mnie to tak nie będzie dotykało, bo u mnie to jest uh -huh. bardzo rzadkie raczej. Y, ja jednak jestem więcej na planie niż y, gdziekolwiek indziej. Ale y, żeby pokazać, że pieniądze żadne nie są łatwe. Uh -huh. To też jest bardzo ważne, żeby dziecku uświadamiać, że po prostu y, trzeba w życiu coś potrafić i mieć pasję i coś kochać i to gdzieś tam y, wiesz, wyważyć, że oddawanie siebie światu nie jest takie dobre do końca. Trzeba coś sobie zostawić, y, że ja na przykład. Y... Dlatego niechętnie na przykład mówisz o, 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 o swoim życiu prywatnym, o, o, no o tak, swojej bo relacji. No, to musi być o... prywatne. Ona musi być zaklęte w, w, w takim kokonie bezpieczeństwa, intymności, mm, prawdy, której się po prostu nie pokazuje, żeby ona została właśnie tylko i wyłącznie między dwójką ludzi, między rodziną. Więc ja najbardziej lubię jak na przykład niektórzy, czyli na przykład jakaś tam osoba X y, kobieta pisze na przykład y, na swoim Instagramie kocham mojego męża, a on pod spodem pisze komentarz, dziękuję kochanie coś takiego, zamiast jej to powiedzieć w kuchni, prawda? No, ale może mówię jej to w kuchni. Też prawda, Podobno ale że, że jeszcze. On jej po... mówił to w kuchni. <laughs> ale jeszcze piszę w komentarzu, a, że on do mnie. A jakby nie napisał w komentarzu, to by było, <laughs> że jest kryzys. <laughs> a miałaś no. już tak, że opisano, że na przykład kryzys, bo coś, bo nie odpisałaś. nie, to chyba nie, nie. nie. nie bo ja właśnie nie jestem influencerką, więc chyba. E, chyba też widać trochę, że ja mam z, do tego dystans. Tak. I że, e, że ja też jestem trochę tego, no jak już coś takiego wrzucam osobistego, to jestem raczej tego pewna, nie tak. Znaczy, tak. nie raczej tylko Wiesz, na tego na przykład pewna. nie tłumaczysz, bo, bo na przykład rozmawiałem z Magdą Sielecką, która cały czas jest pytana o tego młodszego chłopaka, prawda? O, świetnego aktora, też. Świetnego znaczy. aktora, no i właśnie cały czas jest jak, jakiś ten temat w tym kraju. To jest jak mnie to wkurza, że no, to jest kobiety jest się pyta, że mam młodszego faceta. Super! Go for it, girl. Do it. No, kurczę, ludzie się przez całe. To jest niesamowite, że przez. Um, wiesz, no, jesteśmy tak długo uwiązani w jakiejś kulturze. Tak, tak, tak. Co wypada, czego nie wypada, tak. już tego nie ma. Mamy ale jedno kurczę, życie. No kurczę, ja będąc młodszym, to w ogóle bym siebie polecał jako właśnie super chłopaka, bo i miałem energię, i miałem. Y, wiesz, no. Żona twierdzi, że już trochę zeszło ze mnie, ale wiecz, no. <laughs> Ale ja też bym chciała być z Magdą Cielecką, No, sobie to no, nie Wszyscy mówić, no. Wszyscy by chcieli. Wiesz, że nawet moja żona pozwala y, mi y, y, mieć taki jakby platoniczny romans y, y, z Cielecką i nawet jej to powiedziała. I no. Cielecka na to powiedziała: wiesz, że jesteś pierwszą kobietą, która mi mówi, że Twój facet, że tak powiem, y, że mu się podobam. No. I to świadczy o tym, że jesteś się dobrym związkiem. Ona to powiedziała, wiesz, Cielecka, mojej madzi. No super. Jeszcze, jeszcze udzieliłam darmowej, wiesz, terapii par, więc okej, okay. ja też bym być. Więc yy, ja po prostu bardzo lubię Magdę, Magdę laską. uważam, że jest nie dość, że jest super laską, świetną aktorką, też jest piękną kobietą, więc... Yy. I też ona teraz powiedziała, że właśnie, że się już wypłakała, i że ona teraz chce się śmiać. I że właśnie y, y, ta relacja, w której jest teraz, po prostu jej to daje, że ma po prostu radość i uśmiech. Super, że ona w ogóle wie, o co chodzi jej w życiu, nie? To jest też fajne, i że to dostaje, i że po to idzie. I że tak. I że to jest taka idąca, prawda? Tak, ja lubię lubię ruch. Lubię ruch i lubię y, żyć, bo kiedyś to życie się skończy i... Y, ten? No nie, ja, ja mam cel y, długowieczny, wiesz. Y, ja będę ananaskiem takim stuletnim i będę tańczyła przebrana za ananasa na moje setne urodziny, więc ja mam cel <głos> <głos> w życiu. Ale ogólnie mi się podoba y, doświadczanie życia w całości, więc, więc idę w to. Olga bardzo dziękuję za wywiad. Super dziękuję rozmowa. Bardzo. bardzo dziękuję, że powodzenia za na wszystkich. Jesteśmy skuleni ja? na wszystkich niwach. Ja właśnie jakoś tak się skuliłem, bo ty tak się skuliłaś. Bo tak mi wygodnie, I, sobie z tym że tak się słuchaj, słucha, ja tak nagle też po prostu poczułem się w ciąży, bo, bo wiesz, że facet też się czuje w ciąży. Znaczy ja to Czułem bardziej się twój, z twoją się czuję w ciąży, a ja ale ja też przez jakąś indukcję też lekko pomyślałem, czy nie zrobię testu. O, tak. Jestem ciekawa, Jestem ciekawa czy jest taki teraz test grypa. COVID, ciąża. Bo jeszcze eee, ja nie, nie, ale wiesz, że są już te połączone testy, że możesz tam y, i COVID plus jeszcze jakoś tam RS, bo tam jest sporo tak, osób, że ja mi się pojawiło. ja miałam ostatnio COVID, więc jestem e, na bieżąco w testach. A, z, a ze Stanów idzie grzyb, nie wiem, czy wiesz. Wczoraj <grym> był news, y, bo ja myślałem, że tylko Las o was nagle się okazało, że już jednak jest jakiś jeszcze jest grzyb. grzyb. Także wiesz, no jakby kurczę. żeby nie było, że... Ten ze Stanów, kurczę, no tak, to inna odmiana będzie. Bo jakby wyszedł <grym> ze wschodu jeszcze grzyb, to już w ogóle... Nie, nie, to... Już... Nie, stamtąd mamy inne zagrożenie, także wiesz, no, ale się śmiejmy, no. Śmiejmy się, no. Słuchaj, to wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Było bardzo miło z tobą rozmawiać i mam nadzieję, że, że nawet będzie się tego słuchać. Yy, tak i zapraszamy na serial Matka Polska. Bardzo zapraszamy.